Halo, czy witajcie, tu znowu Refake. Witam w kolejnym Peglinku. Słyszałem od was, że w ogóle odkulkrywca czy palikobójca, już mi się powaliło. Chyba odkulkrywca jest podobno najlepszą postacią, żeby odblokować najwyższy poziom kuli u nogi. Ciekawe. Ja spróbuję dzisiaj Peglinę na 16 poziomie. Na pewno mi się nie uda, no 70% podejść jest nie do wygrania tutaj w ogóle. Ale bardzo dobry artefakt już się trafił na starcie, na plus 1 na resetach, więc jakaś tam szansa mała, ale zobaczymy jak wyjdzie. Jak nie wyjdzie, to zagramy sobie tam inną jakąś postacią i ją wbijemy wyższy poziom kuli u nogi, no bo rzeczywiście tutaj grać tylko jednym to ojojojojoj, kłopoty mogą być całkiem spore. Dobra, w pierwszym rzucie bardzo dużo zbitych palików, 60 punktów obrażeń, 64, no szkoda, że tego zioma nie zbiłem tutaj na strzała. Ja od razu walę reset. No i po raz kolejny całkiem nieźle wychodzi tutaj zbijanie palików. Bardzo łatwy reset do trafienia też na kolejnym ataku. Nie sądzę, żebym nie dał rady wbić 70 punktów obrażeń przy tak już ulepszonych palikach. Tutaj po raz kolejny resecik do odpalenia. Ty, no ja już tutaj stówę biję bazowo. Naprawdę mega, mega dużo. Daję ten artefakcik. Oj, no i tu dałem dupy. Chciałem, żeby się sturlało tak powolutku w lewą stronę i chyba przesadziłem z tym powolutku. Dobra, to nakrycie i tak bije dużo, więc po prostu, żeby się tutaj powbijało na cokolwiek, ale wyszło i tak mega nieźle. Kolejny resecik tutaj, więc tu powinienem rzucić w tę stronę. Ale nie wyszło, bo te dwa mi zostały. No i to ma obrażenia, minus 1, minus 2. Czyli na jedynkach bije 0, na dwójkach tylko siaduje. No przerzucam, to nie ma sensu w ogóle. I jeszcze dostanę raz obrażenia? Nie! Okej. No tutaj może być kłopot, tyle demerza wykręcić. Zaczekajcie. Ciekawie poszło. Zaskakująco dobrze. 97? Nie! Ale się wbiło, a tu chciałem jeszcze coiny zgarnąć. A dobra, praktycznie wszystko coiny zgarnąłem. Nie no, mega dobrze to poszło. I bombułka na samym starcie. No to jest tak dobra kulka, że tu w ogóle nie ma co się zastanawiać. Bo bombułka jest taka. Dobra. Mógłbym pójść na 3 elitki, ale czy sklep ma sens u nas? No to pójdźmy największą ilością walk możliwą, żeby jak najwięcej pieniędzy zarobić. Jak zarobię dużo pieniędzy, to może wtedy pójście na ten sklep nie będzie bezsensowne. Jak nie będę miał minimum 50 coinów, no to raczej ten sklep rzeczywiście po prostu oleje. A my tutaj rzucamy, niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba, wiadomo. Jest elegancja, zakręcę sobie tutaj kawusią i... No może łysia jeszcze zaczekam z nią, bo taka, powiem wam, gorąca, że... Dobra, krycik. Walimy tutaj na eleganckości. Ole, beznadziejny rzut. Szczerze? Ale tak szczerze? Kocham cię. Czy ja rzucam za kichulką? Ona ma jeden... No nie, no dobra, nie przesadzajmy. Ona ma jeden plus przy rzucie. Otóż jest bardzo gruba. I to mi się podoba. To mi się podoba, że jest bardzo gruba, bo po prostu mega dużo palików zbija. Ojajaj, no to tego przeciwnika to powiem wam, że ja za bardzo nie mam jak uderzyć w tym momencie. No jeszcze tego reseta nie walną. No w bomby muszę walić, nie ma innej opcji. Nawet przerzucę, powiem wam, na bobą bułkę to od razu. No. Tracimy turę raz, tracimy turę dwa. 4 punkty obrażeń otrzymam, niestety. Przerzucam w stronę bombułki, no ale tu już obrażenia rzeczywiście zadaje. Strona prawa rzeczywiście interesuje mnie troszkę bardziej, bo tutaj jeszcze coinów dużo zostało. Kolejna bombułka. Nie wiem, czy sobie z nią nie dam spokoju. I tu może nakryta spadnie. Okej.
Miałem nadzieję, że jeszcze w jakąś bombę walnie. 46 obrażeń to nie jest ogólnie mało. Ale to nie jest też ogólnie dużo. Dobra, jest już bomba, więc tu wystarczy 22 obrażeń. Tak jest! I mamy tego przeciwnika. No dobra. Czy ja zachowuję pieniądze? No nie, no przed bossem wydaje mi się, że jednak bombułka tutaj do ulepszenia musi być. I potem ona co szósty uderzony zmienia bombę, więc naprawdę ona się skaluje niesamowicie dobrze. Tu oczywiście, że na artefakt i lecimy. Nie wiem, czy będzie Isaac w ogóle dzisiaj o 18. Raczej zostanę przy Peglinie o 15, a Isaac o 18. Peglina mi łatwiej z rana nagrywać po prostu. Leczysz się podczas przeładowania, kiedy szlam jest nałożony, palik zostaje ulepszony. Kurde, oba artefakty takie średniawe. No bo zanim ja przeładuję, to minie 5000 lat milionów sześciennych kwadratowych. No mimo wszystko wezmę to, bo nie mam nic na... No nie mam nic innego. No, nawet nieźle tu poszło z tymi bombami. Tutaj elitka i potem zastanowimy się, jak z pieniędzmi, postaram się tutaj jakoś nie wydawać specjalnie, nie wiadomo czego. Zamieniamy w bombę pierwszy palik uderzony. On tak trochę średnio jest zamieniony, szczerze mówiąc. Tak jak sobie myślę. Ale dobra, tam się wystarczy sturlać kolejnym atakiem. I tak tych przeciwników zbijemy. No trzeba! Oni tak dużo biją, skubańcy, że to głowa mała. No i 6 damage'a w dupę. Ja pierniczę, nie, no nie, nie żartuj sobie. Ale to poszło żałośnie. Ale to poszło żałośnie, no 6 damage'a to jest naprawdę mega dużo. Tutaj jakby dobrze poszło, to ja mogę przerzucać te kulki. W miarę szybko się może naładuje, pana to. Wyleczę się z tych 6, o. A kropnulą rzućmy, żeby zbić tego bydlaka niebieskiego, tak zwanego. Coinów sporo tu jest jeszcze do zgarnięcia i chciałbym je zgarnąć. No i po przeciwniku już, ale coinów trochę i poszło, coinów trochę poszło. Powiem wam, nie najgorzej, ta mapa wyszła nawet. Dobra, no to tutaj nic nie biorę. Lecimy na elitkę. Dobra. Lecimy na elitkę i... O, zobaczmy, co to za elitka będzie. Wydaje mi się, że z bobą bułką chyba najlepsza byłaby ta elitka stworzona z 3 tych kwiatów. To też jest dobre. To też jest dobre. Chciałem, żeby na kryta... Ajajaj. To jest dobre, jak trafię szybko do bombułki. A jeszcze 2 ruchy do niej nie trafię. Ale wyleciało. No może chociaż ten reset mi odkryje, albo pójdzie na reset. Też nie, 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 nie. Ajajaj, ajajaj. W stronę resetu chciałbym, żeby to poleciało. No i chcieć to ja se mogę. Dobra. Bo bombułka gdzieś tu w środek i miejmy nadzieję, że to wyjdzie. Okej. Okej, okej, jest dobrze. Tu już się zatrzymała. Jest jedna bomba, jest kolejna bomba. Może nawet reset. Nie, ale tu już są 2 bomby gotowe do odpalenia. I to w momencie, w którym już boss wyszedł. Więc szczerze nie najgorzej. Słaby rzut. Bardzo by się reset tu przydał, ale kurde, jest w fatalnym miejscu. Trzeba tu ich zbijać. Jest kolejna bomba. Świetnie, bo inaczej ja bym tutaj otrzymał mega dużo obrażeń zaraz. A teraz mogę normalnie przeczekać te 2 tury na ładowaniu i nic mi się nie stanie.
na dodatek się wyleczę za 6. Nie no, powiem wam, że jednak to mięso z kością naprawdę dobry artefakt. Tym krytem miałem walnąć, w sensie nie, miałem to odrzucić, a rzucić sztykuletem. Ajajaj. On bije chyba z 7. Kurde, no strasznie trudny jest ten reset do trafienia. Uff. Dobra. Wbij się na środek. Albo i nie. On ogólnie już nawet teraz jest w stanie zbić go, ale nie zbije. Dobra, no kolejnym rzutem raczej już po bosie jest. 7 obrażeń jeszcze znowu otrzymam. Żartujesz, co to był za rzut fatalny? Jaki gówniany rzut, nie, no 7 damage'a w dupę poszło. Nic nie robię, jeden coin by się przydał. Ataki nakładają przezkulczystość do przeciwników. Nie ma sensu na tym bossie. Ataki dystansowe ulegają przepełnieniu. O, no i to tak. Kurde, no trzeba zgarnąć jeszcze coina w drodze do sklepu. Super. Mamy i na artefakt, i na usunięcie słabej kulki. I możemy lecieć na elitkę. Ale to już, kurde, ryzykownie. Ale kombo tutaj. Zadajmy obrażenia podczas przeładowania. Słabe, strasznie. To jest niezłe, że moneta każda jest więcej warta. Ale nie wiem, czy ja cokolwiek stąd biorę. Ja muszę przeżyć pierwsze piętro. Nie mogę sobie chyba pozwolić na to. Tak mi się wydaje. Kurde, balans. No to się mega szybko zwróci ogólnie. Nie biorę nic stąd. Lecimy dalej. Nie biorę nic. No i ryzyk fizyk na elitkę. Ile ja mam HP? Jak będzie minotaurzyca i będę miał ze 2 złe rzuty, to jest po mnie. Ogólnie na minotaurzyce jestem tragiczny, bo ja mam bobą bułkę. I ona jest dobra na wielu przeciwników. Okej. No i to już mi się bardziej podoba. Dobry rzut chyba z resetem od razu. Tak jest. No już mogłeś tą bombę aktywować, bo bombułka trochę daleko ogólnie. No to lecimy reset za resetem w takim wypadku, nie? Ulepszamy wszystkie te paliki. No ta bomba już przynajmniej się odpaliła. Ciężko będzie tę bombę odpalić, chyba że tu walnę w reset. Tak jest. Ta bomba zbija pierwszego, to bije dosyć dużo drugiego od razu. No powiem wam, nie idzie najgorzej. Zbijmy to tutaj, żeby łatwiej było dotrzeć potem do resetu tego. Okej, dwie bomby tu już poleciały, tak z dupy trochę. Fajnie, że to zamienia jakoś teraz, bo wcześniej tak nie robiło. Że zamienia te paliki w bomby i od razu je odpala. Tutaj wolę tym chyba, chociaż może? Pana to. Jakby zleciało na tę bombę, aj, szkoda. Kurde, miałem nadzieję, że jeszcze zleci na tę bombę, no bo wtedy to już w ogóle była wyjazda. A przepełnienie! O, ale to nieźle. Aj, dobra, on nie uderza, bo on chyba uderzał w poprzedniej rundzie. Tak, dobra, nic się złego nie stało. No powiem wam, że... Walka z bossem jak ta lala, naprawdę. Walka z bossem jak ta lala. Ja co prawda nie mam za dużo HP, ale jak ta lala. Kolejny boss przed nami. Muszę się leczyć co rundę tutaj. RK po uderzeniu usuwa pobliskie paliki. Za każde 3 kryty zdobądź zadziorność. Kryt dodatkowo odnawia całą planszę. O Jezus. Kiedykolwiek są odświeżone, dawaj, kryt odnawia planszę, definitywnie.
No i teraz tak, tutaj w prawo. Kurde, elitka na 48 HP, to powiem wam, że naprawdę cały czas jest trochę ryzykowna. Boję się strasznie, boję. Ale dobra kawusia, o mój Boże, jak ja kocham kawę. Zapobiega pierwszej utracie punktów życia, całkiem niezłe. Za każdym razem, gdy otrzymujesz obrażenia, zadajesz 7 razy tyle przeciwnikom. Wolę to. Wolę to zdecydowanie. Gigantyczny damage to robi przeciwnikom. Bo są wszystkim. Super to jest artefakt. Na pierwsze piętro jest taki. Ajajajajaj. Spróbujmy. Bo to zazwyczaj się turla tak, że tu wróci. Ole, resety dowaliły. No i to źle, bo teraz... No nie! Czemu nie mogę spać na tego kryta? 7 razy większy damage! Ty dziadu, ty! Ty żulu! Ty malinowy nosie, ty! Co, przeczyściłbyś se nereczki, co? Za dużo kabaretów, przepraszam. No słabe te rzuty, powiem wam, jak na razie. A te bomby na tym bossie, to ja nie wiem, czy mi coś dadzą w ogóle. Chyba przegrałem. Wydaje mi się, że przegrałem jeszcze z tymi resetami. No naprawdę, jest źle. Śmiesznie resety się trafiają. Dużo ich ogólnie. Całkiem niezły damage. On sobie zada w ogóle 22 razy 7 teraz. 154. No dobra, rzucam za kichulą. I go zabijam za kichulą. Muszę go zabić nią, bo jak teraz przaduję, to będę miał 2 HP. I go zabiję za kichulą. Co ty gadasz? Co ty gadasz? Leczymy się. Ulepszam sztykolet chyba. Czy coś biorę tutaj z tych? Porząd kula. Porząd kula jest dosyć niezła. Z tym przelosowaniem erek, nakładaniem ich non-stop i ulepszaniem. Wydaje mi się porząd kula całkiem niezłą kulką. Szkoda, że jednego coina więcej nie mam. Miałbym rzeczywiście jeszcze ją od razu do ulepszenia. O Jezus, leczący szlam. Balans jest niezły, ale leczący szlam definitywnie. Jakbym wiedział, że to dostanę, to bym poleciał może na ten artefakt na ulepszanie kulek plus 5 ze szlamu, ale no już trudno. Dobra, tu bym leciał w lewą stronę 2 razy, potem 2 walki z przeciwnikiem tylko po to, żeby się wyleczyć. 2 walki z przeciwnikiem z rzędu tylko po to, żeby na każdej z nich się wyleczyć. Nie dość, że szlamowym pociskiem, to po prostu... Akurat bomby mogę wysadzać w miarę szybko, bo mam bombule. Wyleczę się może szlamem nakładanym, chociaż trochę. No ale po prostu wyleczyć tą opcją wyleczenia się, nie? Krycik elegancki, damage tutaj. Kolejny rzut standardowy, jest już szlam na środku, jakieś leczonko wchodzi. Najlepiej co rundę wykorzystywać leczenie dwukrotnie. Dawaj, reset. Ulepszamy to wszystko. Mało coinów zgarniam na tej mapie, ale czy ja mam możliwość tu zgarniania dużej ilości coinów bezpiecznie? No właśnie. Po bombułka, niech to tam sobie poleci jak to chce. Okej, jest bomba, jest kolejny szlam. No i tym ruchem już tutaj wygrywamy. I rzucę to tak, żeby, nie wiem, podbijało się może w prawo, może bliżej tego. Jeszcze nie wygrywamy jednak. Czemu ja założyłem, że wygrywamy? Dobra, nieważne. Ej, to nawet dobrze wyszło, bo tu się wyleczyłem przy tym. No i super, jeszcze się wyleczyłem. Jeden. Naprawdę nieźle wyszło. Ogromne obrażenia, przykrycie, nie chcę. Rozpryskula.
A nie, bo ja nie mam tego na ten szlam, dobra. Leczę się standardowo, nie ulepszę niestety kulki, bo nie mam aż tyle pieniędzy. Gites, wyleczony za jeden, kojnik dodatkowy, wszystko dobrze. Boże, cały czas rąk nie mogę wyprostować, co się dzieje? Ała. Co to jest za walka głupia? Łobrzydliwa. No tutaj to trzeba te bomby odpalać jak najszybciej, powiem wam, bo te szlamy po 5 co biją to naprawdę nie są przyjemne. Jak to zrobić? Słaby rzut. Naprawdę słaby rzut. No oni sami się pozabijają bez skitu. Ty to coiny tu wypadałoby pozgarniać. To był bardzo dobry rzut, bo tylko jednego przeciwnika zbiję, dalej mogę tu się bawić. Kurde, no ale chyba tu już bym nie ryzykował. Zbijmy tę bombę, aj no, słabo to poleciało, ale dobra ty, do tego szlamu jeszcze jest kawałek. Rzućmy na coiny. Zapominam, że kryt resetuje mi wszystko, o kurde, muszę o tym pamiętać. No i ja tu jeszcze zdążę przeładować, jeżeli bomb nie wysadzę, proszę. Ajajaj, 6 HP więcej bym miał, jakbym teraz tych bomb nie zbił. No dobra, nie jest źle, kilka drugopoziomowe, ty. 2-3, no multikulki, to dobre jest na naszym buildzie, ja bym wziął. Kurde, miałem się wyleczyć przed bossem. Dobra, jeszcze jest jedna walka. Powiem ci, że się odbije i poleci w ogień. Ale dzięki Bogu tak się nie stało, więc to jak na razie cały czas szlam leczący działa elegancko. No dobra, te bomby żeś popojawiał, ale weź się jeszcze powysadzaj, nie? Hallo! Kopyta ci walo, co to ma być? One się odpalą? Jak ja teraz tak o Jezus, co ja zrobiłem? Widzicie, że mnie rzuciłem? Nie, no i 3 HP w dupę będzie od tego przeciwnika zasięgowego. Ajajaj. Dobra, to tutaj w tym rzucie się nie przejmuję tym na razie. Resetuję i po prostu rzucam na coiny. On jeszcze mnie nie zaatakuje. Nieważne. I tak tu ładnie poleciało. Okej, szlamik za te 3 już wyleczył. No i co? Multikulki. Multikulki ze szlamem są bardzo dobre. Multikulki są bardzo dobre z tym zwiększaniem o 1 obrażeń na resetach. Naprawdę drugopoziomowe kirkę. Ja jestem mega zadowolony z tego. Jakoś miałem nadzieję, że na szlam doleci, ale no niestety się nie udało. Mogą w coiny rzucić po prostu. Uleczmy się koniecznie przed walką z bossem. Gites, dobrze idzie. Dobre rzuty. I tylko za 7 uderzeń już będę miał kolejny szlam nałożony. Więc to też jest trochę pozytywna informacja. Jak kuleczki. Tragiczny pierwszy rzut. Się szykuje. Chyba, że kryta uderzy jakimś cudem. Tak jest! Tak jest! To odrzucam oczywiście! Jeszcze ja? Walnij w kryta też, to jeszcze zresetujesz. Aaaa, prawie! I +1, +1 by było na eleganckości. Gdzie tu rzucić? Nie za bardzo jest gdzie? Zaraz dobre 2 rzuty, 3 tak naprawdę z rzędu, bardzo fajne. Bo bombula.
To się nie liczy jako kulki. Dobra, to ja muszę totalnie inaczej bombą rzucać, bo ona tylko te łapie jako uderzenia, co może zmienić na kulę. O kurde. Ej, to dużo zmienia. No słabe te rzuty, szczerze, po tym pierwszym krycie. Bardzo słabe. Szukam jakiegoś kryta teraz łatwego do trafienia. A na przykład tu. Odświeżonko, po prostu dobry damage. No, trzeba było odświeżyć to, bo naprawdę to jest kiepsko. Kamieniem jeszcze zwykłym rzucam, szczególnie jak jest tak ustawiony kryt. Tak jest! Kryt odpalony, odświeżony damage zadany, 100 punktów obrażeń. Ładujemy, no tu już niestety trochę obrażeń. 8, ty aż bijesz? No to słabo. To mi się bardzo podoba. Problem tu jest taki, że tu jest kryty reset nie do trafienia. Ale to beznadziejnie rzuciłem, mogłem już te bomby rzucić. Dobra, mamy tę walkę. Jeszcze nie w tym ruchu, ale mamy tę walkę. Ale w tym nawet, dobra, i ja się nawet wyleczę do fulla. Kurde, naprawdę dobrze idzie. Naprawdę dobrze idzie, aż jak Sakałczuk. Raczej bym w multikulki poleciał na tym szlamie. Definitywnie w multikulki. A tutaj bym ulepszał porząd kule i lecimy dalej. Wszystkie kulki otrzymałem plus 0, plus 4, ale plansza zawiera jeden mniej reset. No jakbym miał za dwa kryty, to bym w to poleciał. Kurde. Kusi. No bo resety i tak odświeżają. A jakbym dostał jeszcze jakimś cudem plus jeden reset. Na multikulko. Nigdy praktycznie na to nie leciałem. Spróbujmy! I tak podczas tej walki ani razu nie dotknąłem resetu. Nadal mam jeden reset, tak jak na samym początku podejścia. Boże, widzę, że wszędzie tam dwa sklepy w ogóle z lewej strony elitka. Cały czas lewą stroną widzę. Tam elitka, tam elitka, tam elitka i tam sklep. Grubo. Ła, macie czaj, pajha. Tak mówił. Wizardy 8, nieważne. Nikt tego nie znał oprócz mnie. 11 demedza. No nawet Bobombula teraz zadaje damage. Nieźle. No dobra, tutaj to rzuty takie bardziej pod, wiecie, pod coiny po prostu. Bo raczej mapa nie jest trudna. Kurde, no i ja teraz tak naprawdę mam gigantyczny damage na krycie, a kryt się zachowuje jak reset z tym artefaktem, że reset co rundę zmienia swoje położenie. Który jest ogólnie giga dobry. A na kirkę multikulkowych kryt na 2,7 to już w ogóle nie komentuję, bo to jest gigantyczny damage. Naprawdę super. Aż się kawy napiję, bo aż się podjarałem, nie? Serio, dopiero na Night Knighta dostałem kartę? Lol. Późno. Ogólnie tak, to piętro bywa trudne, jak nie mamy możliwości bicia w przeciwników z tyłu albo leczenia się non-stop na mapie, bo na tym piętrze jest strasznie dużo przeciwników zasięgowych mocno bijących. Wydaje mi się, że ja tego problemu nie będę miał, jeżeli uda mi się dorwać dodatkowy jakiś kryt. Dlaczego? Tu już nie chodzi o resety, chodzi o po prostu ilość obrażeń zadawanych. Jak uda mi się dodatkowego kryta zgarnąć i będę tego damage'a zadawał trochę więcej. Ja mam przepełnienie na pociskach wszystkich moich i to przepełnienie naprawdę może tutaj zrobić robotę. Tylko trzeba mieć rzeczywiście lepszy damage na krycie. O Jezu, to nawet nie chciałem ich zabijać od razu. Kolejna bobombułka, ty, no ale jest kolejny też kirkę. I co ja tutaj mam biedny robić? Bo kirkę mi się wydaje naprawdę świetne na tym buildzie. No ale muszę potem pousuwać wszystko inne. Dobra, zostawiam jedną bobombułę, biorę jedną kirkę, ulepszam tutaj porząd kule i lecimy dalej. I definitywnie strona lewa. Będzie gleba. Trzy elitki na tym piętrze, to co powiem wam?
No jak sobie myślę, jak się trafi ziomek z lustrem, to przegrałem. No bez kitu, to nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Na tym piętrze iść na tyle elitek. Wydaje mi się, że to piętro ma najbardziej wymagające elitki z każdego piętra. Chyba tak. O. Dobra, gdzie się trafi kryt? Bardzo dobrze się trafi kryt. Tarcza na dodatek rozbita, więc mamy tu już przepełnienie. 200 damage'a potrzebuje, mamy super. Więc łucznik już pada. Elegancio. No i przez to już nie otrzymuje 4 punkty wrażeń co rundę. Znowu jakiś łatwy kryt będzie. Jest łatwy kryt. Zaczekajmy, aż to przeleci. Ej, serio, tak teraz się zastanawiam, czy ja chcę iść na te elitki w ogóle? One serio są gigamocne. O Jezu, jaki beznadziejny rzut. No trochę się cykam. Nie mam ani mega artefaktu bijącego tak o, który nie jest pociskowy. HP? No co prawda mam fulla, ale kurde, no ten boss z lustrem jest fatalny. On nawet na full HP nas jest w stanie zbić po prostu. Więc ja chyba lecę w ulepszenia na damage na tych kulkach i... Trzymajcie kciuki i tyle. Dobra, no lecę tutaj w dół. Już tutaj nie próbuję się leczyć. 7 HP nam do fulla brakuje, a... Jak się wbije na 5 damage'a na ogień, to będzie kłopot. Kirkę na krycie. Zaczekajmy, aż bomby się pojawią na dole. No i już mi się ten rzut nie spodobał. Ciężka mapa będzie ogólnie. Ciężka bardzo mapa. Tyna, tutaj dostaję 11 damage'a w jednej rundzie teraz. Bo bombułką rzucam w bomby oczywiście. Szybko, 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 bo teraz jest dobra. No i muszę czekać teraz, aż się pojawią tu na górze. No nie ma sensu teraz rzucać. Muszę to rzucić tak, żeby to zamienić w bombę, tu odpalić bombę i ta, żeby bomba odpaliła tę bombę. O, w dupę, no i mi nie wyszło. Znowu w życiu mi nie wyszło. O Jezus, co to za rzut, znowu 11 demen. Oni sami się zabiją zaraz. Oj, no tragicznie, tragicznie. Okej, przynajmniej ten nie rzucał. Może uderzy jeszcze, tak jest, w szlam kilkukrotnie, na to liczyłem. Coś tam poleczył. No już bomby przeciwników zabijają, ale no nie poszło jakoś super. Pogłosula. Kurde, pogłosula, jaka jest dobra na krycie. I to druga levelowa od razu. Nie wiem, czy nie przesadzam z ilością kulek. Ja co prawda tu mam jeszcze dwa sklepy przed sobą. Czy ja nie chciałbym tego olać i pójść przez dwa sklepy? No nie, no jak się bawić, to się bawić. Kurde, ale jak się teraz trafi lustrzany, jak ja nie mam full HP. No jest, jest dupa. Oby nie był to lustro, no to jest najgorsza elitka chyba w grze. To jest najgorsza elitka chyba w grze. Okej, okay, to jest to, co chciałem zobaczyć. Tego zioma jeszcze lubię. Ale beznadziejny rzut tu odwaliłem. Krycik. No dobra, to jednak nie będzie dobra walka. Co to są? Jak w ogóle to leci? Po co to ma multikulki? Nie, no te odbicia tutaj to jest jakiś koszmar. A zaraz resetuję tę walkę.
czemu kryty się pojawiają wszystkie na najniższych palikach w ogóle? Co to jest za RNG jakieś? Co to jest za RNG? To jest kosmos! O, pierwszy kryt, super! W normalnym miejscu. No jest grubo. 125. To jest krycik. 77. Dlaczego to nie uderzyło tego kryta? To było milimetr. 11 razy więcej obrażeń byś zadał. Nie no, przegrywam na tej elitce. To jest w ogóle absurd. Wszystkie zbił ty wokół, tylko nie tego kryta, nie wierzę w to. Ta walka to jest absurd RNG-owy. Jest mega dużo szlamu na tej mapie. Naprawdę mega dużo szlamu. Ja mam jeszcze tutaj szansę się podleczyć co nieco. W stronę prawą trzeba tutaj bardziej rzucać. Chociaż kryty no nie za bardzo mi się pod tą stronę pojawiają. Tylko po to, żeby dotykać szlamu. Widzę, że szlam tutaj perfekcyjnie omijany. Ale dobra, w końcu plus 2 się podleczyłem. No i dawaj teraz, ostatni jakiś rzut, krycik. No, fatalny ten kryt. Dobra, rzucam tam. A, on i tak się pozamienia przecież. Nie wierzę, rzuty, nie wierzę. Kryt gdzie? Na szlamie. Nie wierzę w tę walkę. Abym zresetował tę walkę. Ona mogłaby pójść naprawdę 40 razy lepiej, nie? Ja tu jestem na 1 HP, o tak ogólnie. Więc kolejnym rzutem musiałbym go pokonać, a on ma 107 tarczy. 154. Nie, nie mam 1 HP jakimś cudem. Dlaczego? Walniesz tego kryta? Błagam cię, to jest już tarcza na tarczy. Nie, no przecież to jest nie do zrobienia w ogóle. Ja mam to w dupie, nie, ja mam to w dupie. To jest mechanika gry, ja mam to w dupie. Bo to jest kosmos po prostu, co tu się dzieje, nie? Chciałem zmienić po prostu prędkość gry. Ale mnie rage'uje dziś ta gra. Ale mnie rage'uje dziś ta gra. 40 minut, co to za rzuty były? Pierwszy rzut jest, co w ogóle jest... Kosmos różnica jest. Zobacz, co tu się dzieje. Masakra, masakra to, co tam się odwalało. Gdzie będzie krycik? Znowu z dupy, szczerze mówiąc. Ciężki bardzo do trafienia. No ale na razie jeszcze mam dosyć dużo palików do zbicia i tak na mapie. Gdzie kolejny krycik? Żeby to tu zresetować. No dobra, i tu już krycik jest fajny. Nie rozumiem tej gry. Nie rozumiem tej gry. Ja mam jej dosyć już. Tu źle wymierzyłem. Ja mam dosyć tego. Gdzie te kryty? Co to jest? Muszę sobie mniej RNG gry wybierać do grania, powiem wam, bo...
na chuj idzie dostać czasami. Dawaj tutaj. No i tak mi przeresetuje to wszystko, w sensie zmieni mi miejsce resetu, więc no nie sądzę, żeby tu właśnie cokolwiek trafiło. Kolejny szlam przy sobie, nawet dobrze. Boże, jak szlam jest na tarczy, to mnie nie leczy. Ładujemy, raz, dwa i trzy. Pogłosula to tu nic nie zrobi. Ale i tak lepsza będzie niż to, co jest za nią. No jakbyś walnęła w tego kryta chociaż, no naprawdę. Nie wiem czemu, ale jakoś dawno nie wiem. Tak dobijającej mnie mentalnie walki w tej grze całej. Ja gram, kawy się muszę napić, bo nie wytrzymam z tym. Tu jest kryt? Tu jest chyba kryt. W tarczy, więc... Kurde. W tarczy i w szlamie, to nieosiągalne dla mnie. Więc po resecie już. Ja nie wiem, czy nie idzie gorzej chyba jednak. Kryt teraz w tarczy znowu. Kryt nie jest teraz w tarczy, no ale jest tak schowany, że przecież go nie trafię. No nie wierzę! Kryt trafiony, nawet 100 damage'a zadane. Tu tarcza na tarczy, nie da się tego nie zbić. On ma 56 pancerza w ogóle, jakim cudem! 60 co rundę! Okej. 200 damage'a. Bomba, ciach, bomba klat. Ja będę z nim walczył non-stop, póki z nim nie wygram. Będę resetował tę walkę, mam to w dupie. Nie poddam się na niego. No i resetujemy. Jest okropny. Najprostszy boss to miał być na tym piętrze. Tragiczny jest ten boss. Czemu ziomuś ma 60 tarczy co rundę? Tak jak ostatnio zresetowałem podejście i wybiliście, dobra, Ryfek, całe podejście, nic się nie stało. Tu już się boję komentarzy po dzisiejszym odcinkiem, nie? Już się boję. No makabra, makabra. Ale na tych wysokich poziomach trudności to chyba nie da się inaczej. Kurde, no nie wiem, jaki build musiałbym mieć, żeby go pokonać. Naprawdę uważam, że mamy teraz dobry build. Dużo leczenia, obrażenia AOE. Ulepszanie obrażeń na palikach. Kurde, no same dobre rzeczy mam. A idzie jakby kot napłakał. I to z teoretycznie najprostszym bossem, ja sobie nie wyobrażam tego z lustrem. Bo on to by mnie ścisnął jak frajera. Jedyna strona tutaj. Dobra. Kryta tak jak myślałem, nie trafię. Gdzie krycik teraz? Boże, cały czas na dole, no przestań się pojawiać na dole. O Jezu, super rzut. Z takimi rzutami to ja dużo tutaj osiągnę. Dobra, w końcu kryt w normalnym miejscu. Bomba, no to teraz idzie najlepiej chyba. Wszystko tylko nie kryta, wszystko tylko nie kryta! Gdzie kryta teraz? Tutaj. Nie do zbicia. Ile? 4 razy w to muszę uderzyć? Kurde. Gorzej jak wytrzymałem paliki. Wrócisz na krycia?
Ja wiem, że jest tylko jeden kryt jako resyn, no ale to jest... To jest jedyny palik, jakiego nie mam dostępnego. Rzutem. Uf, dobra, pada. No nie? No chyba da. Dobra, pada. Nie, no sorry, ale ja nie wiem, ja już mam dosyć, szczerze mówiąc. Ja już mam dosyć inaczej tych walk. Tragiczne są. Aktywowanie kilku krytów naraz zwiększa obrażenia na każdym o obrażenia krytyczne minus zwykłe obrażenia. Zablokuj pierwsze obrażenia, jakie byś otrzymał, które cię zabijają. Kiedykolwiek trzymasz obrażenia, zmniejsz tę wartość 1. Boże, i to jest świetne. To jest bardziej late game'owe, to jest od razu dobre. Ja bym poleciał bardziej w late game'owe, jak tak już cheatuję, to jeden pies. Dobra, przesadzam już. No przestań! Kowadło? Nie chcę nic! Znaczy kowadło podniosę. Jak podnoszę kulkę, to ją ulepszam. No ale to tyle. Tutaj... Nawet kirkę bym nie brał. Nic nie wezmę. Pomin piorun kulisty. Chociaż on na kryć jest całkiem niezły, ale już mam za dużo kulek. Przegrałem właśnie. Nie da się tego wygrać. No. Musiałbym zadać 500 obrażeń pierwszym rzutem, minimum. Tak walnę w kryta. Okej. Ale mam ten. Do tyłu leci jeszcze pocisk. Uff. Zaraz znowu muszę zadać 1000. Ale mam pogłosulę akurat. O Jezus, jak się dobrze ustawiło. Ty, wygrałem to. No nie wierzę. No nie wierzę. I nie umieram. Toś to siok. Dobra, możemy się umówić, że ja mogę resetować tylko elitki i bossów, bo... No, nie da się inaczej grać w to, nie da się. Dodaję zadziorność, co trzeci kryt aktywowany, kiedy kulka jest w locie. Człowieku, ja jeden kryt mam na całą mapę. Dobra, na razie nic nie ulepszam, zostawiam pieniądze na leczenie się i... Kontynuujemy, lecimy w prawo. Co tu się dzieje z tym celownikiem w ogóle, o co chodzi? I potem w lewo, dwa sklepy, o kurde, to w ogóle pieniądze potrzebuję. Otrzymaj 11 HP za 21 zł. No nie ma sensu to za bardzo. Szczególnie przed... O Jezu, no widzę, że tutaj super będę miał wybór, gdzie idę. Okej, okay, w lewo. Chciałem iść w lewo, bardzo się cieszę. Coinów nie zgarnąłem, ale Boże, no w lewo. Znaczy zgarnąłem chyba nawet jakieś coiny. Kurde, idę do sklepu bez... pieniędzy na artefakt. Fuck! To źle. Ale mam 40 coinów, czyli usunę kulkę. I chyba na tym mi najbardziej zależy. Gorzej jak zobaczę jakiś naprawdę genialny artefakt, którego już więcej nie zobaczę. To dobre. Okej. Okay. 45 to kosztuje. No to gówno. Dobra, ale nie było nic dobrego w tym sklepie, więc aż tak mi nie jest źle. Wiecie, co się tu szykuje, no. Reset za resetem przecież. Nie mam innej szansy, no żadnych. Ja już się przekonałem, jak silny jest ten boss. Tutaj, kryt. Dobre kryty na razie, szczerze mówiąc. Zaskakująco wręcz dobre kryty. Bo bombułka w ogóle, że na krycie. Ona super na krycie jest, bo normalnie ona tylko leci i nic nie robi, a teraz rzeczywiście daje naprawdę fajny damage. Tak samo zresztą pogłosula, jak ona teraz by walnęła kryta, więc ją rzucę bardziej na lewą stronę. No nie odbije się na ten kryt. Szkoda, ale no ładnie by mogła uderzyć.
Przerzucam chyba na Kirkę od razu. Krycik z prawej. Dużo leczenia. Znowu leczenie, super. No, kryta nie odpaliła, a szkoda, bo już zbiło bossa. Giga obrażenia zadało, naprawdę mega dużo palików odpaliło. No i co? Dobry krycik na górze. Aj, szkoda. Co za HP? A ty się już nie zabijesz, bo się tarczą blokujesz non stop. Ty cwaniaczku. Wytrolował mnie ten bosik. 19, no nie zbiję go. Ale gówniak. Dobra, jest kryt. I tu już szansę mam. Coś się podleczę. Uleczę się. Kulkę ulepszę? Nie no, mam 59 na artefakt. Kulki otrzymują obrażenia za każde sąsiadujące ze sobą tego samego typu. Co 30 uderzony zamienia się w bombę. Ataki dają wykulegowanie do przeciwników. O, no i to jest dobre. Co mnie to nie uleczyło? Nie, nie mam szans, mam mało HP mam. Dodatkowy kryt jest świetny. No ale... to jest... nie ma szans, no. To jest ten boss z trutą. Ona jest straszna. Przy odrzuceniu to mi zmienia ustawienia, what? No to mnie już wyleczyło za 6. Ona bije po ile? Kurde, no ja nie chcę pogłosu Lili Bombulki, a są obie obok siebie akurat. Ale nie fart! Bez kitu! Przecież ja nie mogę zmienić ich. Muszę któryś z nich odpalić, no to chyba będzie bezpieczniejsza Bombulka. Bo pogłosu nam i tak na, jestem 100% pewny, że ich zbija, a Bombulka może nie. No zły rzut. Zły, ale przynajmniej tych bomb nie odpalił, oni żyją. Oni tą trutę nakładają ze sraną, no to ona jest straszna. Wiesz, że kryty się ustawiają w naprawdę genialnym miejscu. Dobra, tutaj będzie tylko sturlowywanie się po środku, mi się wydaje. Krycik, bardzo ważne, żeby teraz był kryt. No i tyle było skryta. Kurde, no ten... ta kulka akurat mega dużo bije. No, jeszcze kryta minęła. Jakby ona walnęła w tego kryta i środkiem się stula, naprawdę fajnie mogłaby tego bossa walnąć. No to tu standardowo. Dwie kulki na sobie, oj. O Jezu, jeszcze minęły te kryty. Nie no, fatalnie to poszło. Truty mam nasrane. Leczonko, leczonko, krycik. Aj. Ale dużo leczenia. Ona teraz sobie maluje. Ile? Od razu 3? Dobra, jest krycik jeden. Przy odświeżeniu mapy jeszcze jakbym się leczył, to by było dobre. To oni zaraz padną od tych samych obrażeń, które ja otrzymuję. I ta truta będzie ze mną wieki wieków, amen. Jezu, nie za dużo tych tur macie. Ej, ja jestem nie... nie mam w ogóle co mówić podczas tej walki. No te szlamy leczące coś tam mnie... pomagają, ale... ale ogólnie to jest do zrobienia, bo jest to wykulegowanie nakładane na nią. A to jest gigantyczne zwiększenie obrażeń na krycie. Kurde, ale te kryty z dupy są, no. Dobra, ten już lepiej poszedł. Ale tutaj co to za damage, czemu na lewo nie zleciałeś? Nie no, powtarzam tę walkę. 10 truty. Ha, 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 ha!
Nie da się, nie da się. Ale do zrobienia jest ta walka. Na to wykulegowanie. Tylko znowu te kryty. Najgorzej, że ja mam ten artefakt, że... No nie mam tu za dużo do gadania, jeżeli chodzi o kwestię zbijania obrazów. Normalnie sobie te obrazy olewam, a teraz to jest tragedia. Już mogłeś ten szlamowy odpalić chociaż na leczenie się, no. 667, fajny damage. Znowu jakiś krycik teraz. Wow, ale kryty z dupy. Dobra, ja lecę od razu, no bo... No, widzę, że... Gigantycznie mi się opłacało to w ogóle. Wykulegowanie i ono działa tylko na krycie, nie? Nie ma innej opcji. Zamiast 190, 266. No nadal nie jakoś specjalnie dużo. Bo bombułę olewam. Kurde, no nie mogę chyba. Po niej jest taka beznadziejna bomba, że nie za bardzo. Jest krycik. Więcej nakładamy wykulegowania i tak koło Maciego, ale to, na, to już jest rosyjska ruletka tutaj. Kryty fatalne, dwa obok siebie. Nie do trafienia, mi się wydaje. Chciałem się wyleczyć tutaj, ale z tym leczeniem też średnio idzie. No to już... Na pewno do trafienia. 11 wykulegowania, ci zaraz padają. Jeszcze nie. I bardzo dobrze. Sturlaj mi się tu. Kurde. No nie, bo te się zablokują i się nie da rozwalić teraz. To tak działa, okej. 6 struty, 5. Znowu przy sobie te dwie kulki. To są najgorsze kulki, jakie mogą być przy sobie. Ja przecież nie chcę zadawać obrażeń obszarowych. Kryt razy 2. A, bo obrażenia na kulce się wtedy jeszcze zwiększają. Co?! No nawet jak se powtarzam, no nie, domenu głównego, halo. Jakie trzeba, jakie miałem dobry build, co tu trzeba mieć za itemy, żeby na tym poziomie trudności dać sobie radę, przecież to jest kosmos. Przecież to były takie dobre itemy, że to głowa mała. Za dużo bomb odpaliłem, zbiłem chyba w tym czasie obrazy. Obrazy mnie zatruły, więc ta truta się zwiększyła ponad ilość mojego maksymalnego życia i już mogłem sobie się nakryć nogami. Mówiłem, że zagram kolejne podejście, ale nie sądziłem, że tu godzinę będę grał. Nie no, strasznie jest. Chyba zachowam tego peglinka tylko na streamie, powiem wam, bo takie resetowanie na odcinku podejść to jest kontrowersyjne, a przy was to chociaż beczunia będzie ze mnie na żywo. Jak tak se walka z jakimś przeciwnikiem resetuje. No bo tak jak mówiłem, no na tych poziomach trudności się nie da przejść po prostu tej gry w inny sposób. Nie ma takiej opcji w ogóle. Jak ktoś mi przejdzie na 20 poziomie grę bez resetowania, to ja mu daję 1000 zł do łapy, nie? Bez kitu, to jest niemożliwe, więc no. Dobra, ja wam misie pysie, bardzo dziękuję za oglądanie. O, dzisiaj rejżowania, sora weska, no jakiś taki dzisiaj jestem, nie w sosie w ogóle. Idę nagrywać Isaaca, oby poszedł lepiej. No i co? I tyle. Trzymajcie się i cześć. Pa, pa.